Dzień dobry, kochani. Mamy 2 czerwca, mamy punktualnie godzinę 10. Ja mam na imię Katarzyna, jestem animatorką kawiarni sąsiedzkiej i zapraszam Was na moją ławeczkę sąsiedzką. Ławeczka sąsiedzka, słuchajcie, spotkamy się dzisiaj już po raz 9. Cześć, Klaudia. Cieszę się, że jesteś punktualnie, bardzo dobrze, ale widzę, że dalej w piżamie. Słuchajcie, spotykamy się już po raz 9 na naszej ławeczce sąsiedzkiej, po raz 5 we wtorek, ale ogólnie po raz 9, bo ławeczka, dziękuję, ładna koszula i to nie jest koszula nocna, zdążyłam się ubrać. Słuchajcie, ławeczka sąsiedzka już miesiąc za nami naszych spotkań we wtorki i naszych spotkań w czwartki, zawsze punktualnie o godzinie 10. Przypominam, że ławeczka sąsiedzka to jest takie miejsce w sieci, takie miejsce w naszej kawiarni sąsiedzkiej online, specjalnie dla Was, ale to jest takie miejsce, w którym spotykamy się, żeby sobie troszkę pogadać. Spotykamy się, żeby troszkę sobie poplotkować. Niezobowiązująco, zawsze na wesoło. Ja zawsze Wam szykuję jakieś fajne tematy i nie inaczej, słuchajcie, będzie, nie inaczej będzie dzisiaj. Na dzisiaj też już się przygotowałam. Jeżeli podglądaliście naszego Facebooka, to domyślacie się, jaki dzisiaj jest temat. Pamiętacie, jaki jest dzisiaj temat rozmowy? Co było wczoraj? Słuchajcie, jakie święto było wczoraj? I w związku z tym, jaki temat mamy dzisiaj? Czy byliście czujni i sprawdzaliście, co się dzieje? Ja mam tutaj taką podpowiedź. Taką żółtą podpowiedź. Słuchajcie, w związku z tym, że wczoraj był Dzień Dziecka, to ja chciałam dzisiaj z Wami się spotkać i trochę sobie powspominać zabawki. Powspominać sobie to, czym bawiliśmy się w dzieciństwie, powspominać sobie to, czym bawiliśmy się, cześć Sylwia, powspominać sobie chciałabym to, czym bawiliście się za młodu, czy są jakieś takie zabawki, które szczególnie zapadły Wam w pamięć, które gdzieś tam na tych wspomnieniach z dzieciństwa są dla Was, nie wiem, szczególnie żywe. Ze mną jest dzisiaj żółty plastikowy kot. Halo Firlej, halo biuro, pozdrawiam Was serdecznie, jak tam u Was? Czy praca w re, moje drogie, przy wtorku, jak to tam w Firleju się, cześć Swietka, jak to tam, słuchajcie, w Firleju się dzieje? Zwarci gotowi, czy raczej już myślami na wakacjach? Trochę odmrożenie gospodarki, ten czwarty etap chyba sprawił, że coraz śmielej zaczęliśmy snuć plany wakacyjne. Mam nadzieję, że one dojdą, że te plany wakacyjne dojdą do skutku, tak? Bo, no ale to zobaczymy. Sytuacja zmienia się dynamicznie. Zanim jeszcze przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu zabawkowego, takie szybkie, słuchajcie, szybkie przypomnienie. Dzisiaj o godzinie, a propos właśnie zabawek i dzieci, dzisiaj o godzinie 11 domowa pracownia, czyli znowu pomysł na to, w jaki sposób zająć dzieciaki. Taka propozycja na dzisiaj to jest drzewo życia. Trochę nawiązuje chyba tematem też do rodziny, do sąsiadowania, w pewnym sensie do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. W środę standardowo jest, cześć Aga, w środę standardowo jest sąsiedzka, kochani, biblioteczka, w czwartek jest ławeczka sąsiedzka i spotkanie kolażowe. I moi drodzy, w piątek jest koncert. W piątek w Firleju mamy koncert, ja już zerkam na swoją ściągę i w piątek zagra Patryk, słuchajcie, Zakrocki. Jest to improwizator, kompozytor i gra na altówce, gitarze i uwaga, oscylatorze. To jest pytanie, słuchajcie, za takie z gwiazdką dla orłów, co to jest oscylator? Czekajcie, bo już coś tutaj do mnie mówicie. Hania mówi, że bawiła się w kartki na żywność dla psa. Nie mogę. Rysowała jej, tworzyła, wymieniała na wyimaginowaną karmę. O ja. No to słuchajcie, to jest nieźle. To już jest dobre. To już jest, słuchajcie, dobre wyzwanie, jeżeli nasza Hania, kochana z Firleja, bawiła się w dzieci w kartki na żywność dla psa. No, to takie trochę straszne, trochę śmieszne, bo to też taki znak tamtych czasów. Klaudia ma z dzieciństwa brązowego misia szytego na płasko. Ubrany był w piżamie brązowej.
No właśnie, słuchajcie, misie te pluszowe, jak teraz się na nie patrzy, to one są chyba takie w ogóle strasznie sztywne i nie do końca miłe w dotyku. Ja się też, słuchajcie, przygotowałam, oprócz kota, o którym za chwilę, znaczy teraz będę wam musiała pokazać moje zdjęcie z dzieciństwa. No ale dobra, ryzyk fizyk, zobaczcie tutaj. Znaczy to jestem ja. Tu jestem ja, personaliów kolejnych osób nie będę zdradzać. W każdym razie to jest lalka, słuchajcie, Dzidziuś, to jest po prostu moja wymarzona lalka, niedostępna wtedy w Polsce, a przynajmniej nie za pieniądze, które byłyby osiągalne dla moich rodziców. To jest lalka, którą mój wujek przywiózł z Niemiec, słuchajcie, wymarzona po prostu. Ona była tak, rączki, nóżki, buzia była gumowa, reszta była materiałowa, mięciutka, naprawdę mega duży Dzidziuś. Pierwsza tą lalkę w ogóle dostała moja kuzynka, no bo tato jej przywiózł. Pamiętam, że o matko, strasznie, strasznie chorowałam i strasznie chciałam dokładnie taką samą lalkę mieć. Wiadomo, tak wszystkie dziewczynki chciały mieć lalki Dzidziusie, a on po prostu był wielki i zupełnie różnił się od tych wszystkich plastikowych, jakie miałam dotychczas. No i dostałam wymarzoną lalkę Dzidziusia i myślę, że dawaj Sylwia fotkę na Messengera, to ja pokażę, jak wyglądała małpka, bo Sylwia pisze, że miała małpki, zabawki swoje. No właśnie, co tam jeszcze? Ja pamiętam szarego misia, którego miałam w dzieciństwie i pamiętam plastikowe lalki. Te lalki, którymi ja się bawiłam, one były plastikowe. Część z nich miała włosy w ogóle namalowane, część z nich miała jakieś tam sztuczne, ale to, że to były lalki przekazywane, myślę, z dziecka na dziecko i z pokolenia na pokolenie, to, no to były strasznie, strasznie były skołtunione. Dzień dobry, Olga. Dzień dobry, Olga. Czym bawiłaś się w dzieciństwie? Jakie są twoje ukochane zabawki z dzieciństwa? Ja pamiętam jeszcze, ale to chyba też taka dosyć słynna, chyba w co drugim polskim domu była lalka Murzynek. Taki ewenement na... Plastikowa oczywiście. Ewenement na skalę tamtych czasów. Czarna jak smoła oczywiście. W takiej spódnicy z Frenzli, to też taką lalkę miałam. Ja w ogóle nie pamiętam, gdzieś tam nie pamiętam z dzieciństwa momentów, kiedy ja te zabawki dostawałam, ale pamiętam, że one cały czas były. Pamiętam pierwszą lalkę Barbie, słuchajcie, jako że jesteśmy w damskim gronie. O, Sylwia pisze, że w dzieciństwie pamiętam dwie zabawki, kaczkę i głowę misia, bo całość pogryzł pies. Biedna, biedna Swieta, dlaczego pies ci pogryzł? O, czekajcie, mam zabawkę. Ale czat, Sylwia mi właśnie wysłała tutaj, słuchajcie, na Messengerze małpki. Już wam pokazuję. Zobaczcie, jakie słodziaczki, małpeczki, słodziaczki. Tak, one, ja coś kojarzę, znaczy ja takich nie miałam, ale coś kojarzę, że one chyba plastikowe buzie miały, a futerko miały z futerka, jakkolwiek to brzmi w ogóle super. Olga miała takiego misia, który po nacięciu w brzuszku meczał jak... po naciśnięciu w brzuszek meczał jak koza. Tato robił takie dowcipy, że ktoś dzwonił, to naciskał misia i wtedy rozmówca baraniał i pytał, co wy tam macie kozę. Dobra historia i w ogóle fajne wspomnienie takie w postaci anegdoty. W ogóle... no tak, Swieta pisze, że miała niegrzecznego brata. No tak, właśnie ja też miałam starszego brata, ale ja miałam te lalki, nie wiem skąd i... O, nawet teraz są nowe małpki dostępne. O kurczę, to ja muszę chyba taką kupić. Na Allegro Sylwia pisze. No właśnie, bo to jest trochę tak, że teraz w ogóle wraca chyba trochę moda na ten taki design perelowski. Wracają te meblościanki trochę w nowych wydaniach. I trochę też chyba zaczynamy sentymentalnie wracać do tamtych czasów. Gdzieś tam się pojawiają, o, porcelanowe lalki. To chyba też pamiętam za moich czasów porcelanowe lalki, tylko wiadomo, one nie były do zabawy, bo one miały, jak się nie mylę, porcelanowe główki, porcelanowe nóżki, porcelanowe rączki, jakieś takie sukienki tutaj miały koronki i pamiętam, że można było takie zbierać, no ale nie można się nimi było bawić, bo się potłuką. Wiadomo, to był towar deficytowy. Ogólnie w tamtych czasach mojego dzieciństwa towar deficytowy to były zabawki. Pamiętam, że u nas w Oleśnicy, bo jak już wspominałam, jestem rodowitą oleśniczanką, był jeden sklep z zabawkami, no i my codziennie, on był akurat na trasie między moim domem a domem babci. I za każdym razem, kiedy mijaliśmy ten sklep z zabawkami, spędzaliśmy naprawdę sporo czasu z moim bratem z nosami przyklejonymi do witryny.
ale w ogóle nie wchodziliśmy do środka, no w ogóle nie było takiej opcji w ogóle. Ja wiem, żeby jeszcze wpaść na pomysł, żeby rodziców poprosić, żeby coś z tego sklepu kupili. Nie, ale to było normalne, to był taki rytuał, że w sklepie koło fontan z przyklejonym nosem oglądało się zabawki, pierwsze klocki Lego, no tego typu rzeczy. No właśnie, dzisiaj tych zabawek, słuchajcie, jest dużo, dużo więcej. Jak wejdziemy do pierwszego z brzegu losowego pokoiku dziecięcego, to naprawdę jest tych zabawek mnóstwo. I teraz moje takie pytanie, bo ja się cały czas nad tym zastanawiam. Czy to dobrze, czy to źle? Jak myślicie, jak to w ogóle na dzieciaki wpływa to, że jakby mają nieograniczony dostęp do tych zabawek. Nie wiem, wchodzi do kin jakaś bajka typu Kraina Lodu, można kupić Elzę po prostu w każdym wydaniu. Elza z klocków Lego, Elza Barbie, Elza pluszowa, Elza śpiewająca, Elza tańcząca i tak dalej, i tak dalej. Jest naprawdę wysyp zabawek, już pomijając, tutaj zaraz Swieta pewnie się włączy do akcji, już pomijając w ogóle aspekt ekologiczny produkowania jakby takiej ilości, bo większość tych zabawek jest jednak cały czas plastikowa. Czy jest w ogóle sens? Ja tak się trochę zastanawiam, czy nie było fajniej, kiedy tych zabawek było mniej, a więcej trzeba było się bawić swoją wyobraźnią. Bawiliśmy się przecież sprzętami, nie wiem, typu garki, pokrywki. Jak ja byłam mała, to w ogóle nie wiem, czy było dostępne, nie wiem, powiedzmy zabawkowe garki dla dzieci, zabawkowe talerzyki albo zabawkowe łyżeczki. No to wszystko albo się organizowało z patyków gdzieś na podwórku, albo się pożyczało gdzieś tam, pożyczało, cikcem z kuchni mamie wynosiło tego typu rzeczy. Nie było. Pytanie, czy wtedy ta wyobraźnia nasza jednak nie pracowała trochę lepiej niż teraz, kiedy mamy podane schematy, kiedy wszystko jest gotowe, wszystko można kupić. Chcesz dziecko się bawić w małą kucharkę, to ci kupimy drewnianą kuchnię. Swieta pyta, czy mamy jeszcze... Właśnie, Swieta pyta słusznie, czy macie jeszcze w domu te ulubione zabawki z dzieciństwa? Swieta niestety nie, może gdzieś u rodziców na strychu. No właśnie ja tego kota... To jest chyba jedna z takich ostatnich zabawek mojego dzieciństwa, która ocalała. Nie wiedzieć w ogóle czemu i jakim cudem, bo to kiedy zmarła moja babcia i gdzieś tam ogarnialiśmy to mieszkanie, to tego kota znalazłam w jakiejś pufie. Myślę, że strasznie długo przemieszkał tam, bo ostatnie wnuki babci są już dawno dorosłe. Nie wiem, coś sprawiło, że babcia kota ocaliła, teraz mieszka ze mną. Klaudia pisze, że dostała kiedyś różowego misia z Iwonu z takim dużym brzuszkiem. Byłam tak zakochana, że na półkach był jej dom. Jak szłam do szkoły, to misiek do swojej szkoły. I nasza miłość skończyła się, jak wzięła moją księżniczkę na kolonie i straciła tą głowę przez głupiego kolegę. O nie, w ogóle, co za smutna historia. Wszystkie te zabawki jakieś giną, kochani, w niewyjaśnionych sytuacjach. No tak, tak. No właśnie, wszystko może być zabawką. Kiedyś w ogóle wszystko było zabawkami. Można było się bawić wszystko. Olga miała lalkę Nataszę. Tato przywiózł z ZSRR. Ło, no to... Bananowy kot, no trochę jak banan, masz rację Sylwia. Zabawki z ZSRR. Jak wygląda lalka Natasza? Olga, opowiedz o tym, bo to może być dosyć ciekawie. Lalka Natasza z ZSRR. Olga miała, słuchajcie, Olga miała zabawki stamtąd w dzieciństwie. No tak, ale w Polsce w tamtych czasach wcale tych zabawek nie było dużo. A jak były, to w każdym domu wszystko było takie samo. Jak gdzieś tam, nie wiem, czy wy dziewczyny pamiętacie w ogóle swoje pierwsze lalki Barbie. I ja bardzo dobrze pamiętam, bo pierwszą lalkę Barbie u nas w domu dostała moja siostra, która jest ode mnie 3 lata młodsza, ale zrozumiecie, jaka to była jawna niesprawiedliwość dla dziecka. Ale tą pierwszą lalkę Barbie... O, Swieta pyta, czy Natasza mówiła. Swieta będzie konwersować. Ja pamiętam moją pierwszą lalkę Barbie, to była blondynka w sukience, takiej tutaj na szyję wiązane. Sylwia bardzo lubiła matrioszki, ma gdzieś. Wow, ja w ogóle kiedyś teraz, a to już jest taka nowość, z Krakowa takie matrioszki przywiozłam jako pamiątka. Natasza Olgi, słuchajcie, no to jest, miała 120 cm, ruszała oczkami, miała piękne włosy, które można było zaplatać w warkocze i mówiła mama. Wow. No 120 cm, Olgo, jak ty miałaś lalkę w czasach swojego dzieciństwa, to chyba byłaś królem piaskownicy.
A lalka plastikowa Wańka Wstańka tutaj wspomina Sylwia. Tak, to były te takie, one były strasznie ciężkie i się gibały na boki. Tak, no ja też pamiętam, też mieliśmy taką w domu. Kawał lalki. Olga, ale ona była plastikowa, taka ciężka, czy ta lalka była szmaciana? Bo no właśnie, to jest jeszcze pytanie, z jakich materiałów w tamtych czasach robiło się te lalki? Sylwia pisze, że ojciec zabrał ją kiedyś do Peweksu, kupił Barbie w stroju kąpielowym, bo na kompletnie ubraną nie było nas stać. Znaczy, ja się teraz z tego śmieję, ale domyślam się, że kiedyś to było zupełnie inaczej. Rany, ale to są w ogóle cudowne wspomnienia. O, Swieta też miała taką lalkę, jak Olga. Olga miała lalkę z ZSRR, bo ojciec tam jeździł z teatrem chyba, była plastikowa, to już lata 70. Ale to są w ogóle, słuchajcie, masa wspomnień takich się wiąże z tymi zabawkami. Myślę, że zawsze będziemy mieć do nich sentyment. Ja gdzieś jak oglądam jakieś takie zdjęcia, powiedzmy, no, właśnie w wystroju PRL-owskiego domu, jak gdzieś widzę na półce jakąś zabawkę, którą sama gdzieś tam w dzieciństwie miałam, bądź widziałam, to aż po prostu się ciepło na sercu robi, bo czasy były wtedy trochę inne, nie było takiego dostępu do zabawek, a mimo wszystko ci nasi rodzice stawali na rzęsach, żebyśmy te zabawki mieli. Ja też, nie wiem, to ja w ogóle pamiętam różne dziwne rzeczy, pamiętam też kiedyś, że tato, nie wiem w ogóle dlaczego to pamiętam, bo to, wiecie, no nie ma ładu i składu ta historia. Pamiętam, że kiedyś tato kupił mi i mojemu bratu po gumowym krokodylu. Takim. Czyli, że nic szczególnego. Nie wiem, dlaczego akurat ta historia mi się zapamiętała i gdzieś tam wyryła w głowę, ale pamiętam. A właśnie, a propos gumowych krokodyli, a pamiętacie te takie pajączki z taką pompką, które się ruszały i to można było, wiecie, komuś rzucić na stół i pająk zaczął poskakiwać. To też chyba była taka trochę creepy zabawka, która była w każdym domu. Mieliście takie pajączki, czy nie mieliście? Czy to ja już, czy to może było trochę później? Chociaż nie mi się wydaje, że jak te pajączki były, to ja jeszcze byłam całkiem mała, więc to mogły być gdzieś lata 90. W ogóle ja sobie tak myślę, że teraz z perspektywy czasu strasznie szkoda, że ludzie, nie wiem, gdzieś tam nie przywiązywali takiej wagi do tego, żeby te zabawki, nie wiem, gdzieś tam chować, zostawiać na pamiątkę, żeby one gdzieś tam leżały dla przyszłych pokoleń. Myślę, że to byłoby w ogóle takie mega, mega fajne wspomnienie, gdybyśmy teraz nagle gdzieś tam mogli sobie odkurzyć swojego misia. Ja w ogóle mam sentyment do starych pluszaków, jak gdzieś tam po lumpeksach chodzę. Dzień dobry, pani Ireno. Pani Irenko, rozmawiamy dzisiaj o zabawkach. Ja przygotowałam dzisiaj kota, to nie jest kot na gałęzi, ale mam kota ze swojego dzieciństwa. Ja mam kota w ogóle, ale ten jest z mojego dzieciństwa. I rozmawiamy o zabawkach, o naszych wspomnieniach, w których są nasze zabawki. Klaudia pisze, że guma z karaluchem była nad morzem zawsze na bazarkach. Tak, ja chyba kojarzę w ogóle. Nie wiem, w której chorej głowie powstał pomysł robienia dla dzieci takich zabawek. I świecące w ciemności kościotrupy, pamiętam. Takie plastikowe bryloczki kościotrupy, które świeciły w ciemnościach. Dziwna zabawka jak dla dzieci, ale co kto lubi. A drewniane zabawki, słuchajcie, pamiętacie jakieś drewniane zabawki? Teraz wraca moda na te drewniane zabawki. Pewnie trochę wraca ta moda w duchu eko, żeby się pozbyć po prostu tego plastiku wszechobecnego. I u mnie w domu teraz jest trochę takich drewnianych zabawek i naprawdę robią wrażenie. Myślę, że przede wszystkim w przeciwieństwie do zabawek plastikowych, a oczywiście abstrahując od mojego żółtego kotka, plastik chyba jednak trochę jest pozbawiony tej duszy. Tak mi się wydaje. Ale właśnie zaczęłam mówić, że ja mam w ogóle drewniane klocki. Tak, Olga, ja pamiętam, że u mnie w domu były takie klocki chyba z alfabetem. Znaczy, w sensie na każdym klocku była jakaś litera, to była kolorowa ta litera pokryta, nie wiem, jakąś gumą, ala plastikiem. Oczywiście z racji tego, że to było przekazywane z rodziny do rodziny, to oczywiście ten alfabet totalnie nie był kompletny. Pewnie było to 10 przypadkowych liter. Ale mieliśmy drewniane klocki i budowało się z nich wieże. A potem, no przynajmniej u mnie nastał czas klocków Lego i wszystkie inne poszły w
odstawkę, ale trzeci raz usiłuję powiedzieć, słuchajcie, mam straszny sentyment, jak chodzę do lumpeksów i oczywiście wiadomo, że pociuszki, i jak w ogóle gdzieś widzę, że jakiś taki pluszowy miś jest, ale nie ten współczesny, jest taki, musi być sfatygowany, ten miś musi być taki sfatygowany życiem, musi być widać, że jest stary, to mam coś takiego, że zawsze te misie adoptuję. Teraz nie przygotowałam się, więc nie pójdę wam pokazać, ale mam ze dwie czy trzy sztuki zaadoptowane właśnie z lumpeksu misie. I mojej córce też wpajam, że misie w lumpeksach należy adoptować, ale bez sensu. Pani Irena ma gdzieś swoje zdjęcie z okrągłym pudełeczku, gdzie były przegródki i myszki. Trzeba je było tam umieścić. A, to już pani Irena taka gra zręcznościowa. Klaudia też miała drewniane klocki. A gry? Powiedzcie mi, ja jedyne gry, jakie pamiętam ze swojego dzieciństwa planszówki, to pamiętam grzybobranie, to gdzie się zbierało te grzybki. Wiadomo, że z każdą grą zaczynało tych grzybów brakować, bo one gdzieś tam ginęły, pewnie w odmętach odkurzacza. Pamiętam, to już byłam starsza, Eurobiznes, to też graliśmy w to. No i w Chińczyka. Moja prababcia grywała w Chińczyka i my grywaliśmy razem z nią. A wy jakie planszówki pamiętacie z czasu swojego dzieciństwa? Bo one chyba teraz znowu w odświeżonej wersji zaczynają do nas wracać. Olga ma jeszcze domek dla lalek, który sama sobie zrobiła, bo nie było takich w sklepie. Z pudełka po butach, okienka, firaneczki, meble, z pudełek po zapałkach i piec z plasteliny. Bo to miał być wiejski domek, marzenie o wsi. Mama zobaczyła go i w nagrodę, że go tak pięknie zrobiłam, kupiła mi mini naczynia w stylu ludowym do zabawy. Mieszkały tam dwie małe laleczki, miś i żaba. Wow, ale co w ogóle? Ja widzę, oczyma wyobraźni ten domek. To są w ogóle mega, mega, myślę, fajne i ciepłe wspomnienia. Tym bardziej, że tak jak mówię, ja nie jestem zwolennikiem tony zabawek. Okej, przyznam szczerze, jakbyśmy cię weszli do Antoniny do pokoju, to tam nie ma gdzie kroku zrobić i jak na magazynie w smyku, bo człowiek, dziecko chce, no to się mu kupuje. Ale ja zdecydowanie i tak uważam, wychodzę z założenia, że im mniej tych zabawek u dziecka, tym jednak ta kreatywność jest u niego większa, bo jeżeli czegoś nie ma, a bardzo, bardzo się chce, tak jak to było za naszych czasów, to trzeba sobie to było po prostu zrobić, tak jak Olga zrobiła domek dla lalek. Jeżeli coś potrzebowaliśmy, czegoś nie mieliśmy, no to wiecie, potrzeba matką wynalazku, trzeba było to sobie zorganizować. Nie wiem, czy robiliście, ja pamiętam lalki z włóczki się robiło. To było na zasadzie takiej, że na jakąś tekturkę, bądź też twardą książeczkę, nawijało się włóczkę, nawijało, potem się górę zawiązywało, dół rozcinało. Część jakby tej nawiniętej włóczki odkładało się na rączki, część się odkładało na nóżki, coś tam się jeszcze wkładało, żeby była główka, jakaś fryzurka. No i kurczę, jak się tych lalek nie miało fizycznie w takiej ilości, jak potrzebowaliśmy, to można je było zrobić. No właśnie, Olga, tak jak piszesz, że nie było w sklepach, trzeba było być kreatywny, trzeba było robić. No właśnie, klocki Lego są pod względem, tak jak mówisz, kreatywne. Ta Olga wspomina, że z synem układała klocki Lego. No właśnie, słuchajcie, to jest moje kolejne pytanie do tych, którzy mają dzieci, wnuki, bądź też zajmują się, mają styczność z dziećmi. Czy teraz do tych współczesnych, nazwijmy je dzieci, staracie się, moi drodzy, powiedzcie mi, poprzemycać trochę takich swoich zabaw z dzieciństwa? O, Klaudia pisze, że tato ją uczył robić lalki z włóczki. Czyli robiliście. No dokładnie, to nie jestem osamotniona w kręceniu włóczką na książeczkę. Czy przemycacie, słuchajcie, teraz te patenty, nazwijmy to, do zabaw z dziećmi, z którymi macie styczność? Ja próbuję. Ja się cały czas staram i gdzieś tam też na warsztatach dla dzieci, które prowadzę, staram się cały czas dzieciom pokazywać, że no tylko wyobraźnia nas ogranicza, że to, że nie mamy czegoś fizycznie, to nie znaczy, że tego nie możemy mieć. Jeżeli chcemy kota, no to sobie zróbmy kota, oczywiście nie żywego, a znaczy nie też, że martwego. Ale właśnie, żeby to robić, to jest trochę tak, jak mi się wydaje, jak z tymi zabawami na podwórku. Kiedyś od rana do nocy bawiliśmy się na podwórku, na którym był tylko i wyłącznie trzepak, bo nic więcej na tych podwórkach z naszego dzieciństwa tak na dobrą sprawę nie było. No może jakaś piaskownica. Natomiast i myśmy tam potrafili spędzać, wiecie, z rówieśnikami całe dnie. Teraz te place zabaw są przepiękne, mnóstwo jest atrakcji, zjeżdżalni, huśtawek, karuzel przeróżnych i tak dalej, i tak dalej.
No ale te dzieci już tam nie spędzają tyle czasu, ile, nie wiem, ile byśmy chcieli, ile myśmy spędzali. Czy to nie jest tak, że trochę ten łatwy dostęp do tego wszystkiego trochę zabija ten taki gen kreatywności w dzieciach? Nas też na pewno rozleniwia. Myślę, że nie wiem, zamiast robić pizzę, kupujemy zmrożonki i efekt jest trochę podobny. Więc jak myślicie, czy ten dostęp do tych wszystkich takich zabawek grających, świecących, śpiewających, uczących angielskiego, uczących liczyć i tak dalej. Jak myślicie, czy to zabija w dzieciach kreatywność, czy nie? Czy to nie ma wpływu na to? Ja myślę, że trochę ma. Nie wiem, dzieci, ale to być może to też wynika z tego, o czym tutaj rozmawialiśmy już tydzień temu, że dzieci nie spędzają tyle czasu na podwórku, bo jakby nie mamy zaufania do tego podwórka, nie mamy zaufania do otoczenia, nie znamy się wzajemnie z sąsiadami. Olga pisze, to jest tak jak z widelcem, trzeba umieć używać. No dokładnie, Olga, ale właśnie, nie ma tych dzieci, wiecie, takich na podwórku, a jeżeli gdzieś je widujemy, to ja nie wiem, ja mam podświadomie, to jest błędne oczywiście wrażenie, nie wiedzieć czemu, ale jeżeli ja widzę, że jakieś dzieci na podwórku spędzają pół dnia, przecież ja to robiłam w dzieciństwie, to mam wrażenie, że to są jakieś takie trochę dzieci niczyje. Nie wiem, bez sensu w ogóle to myślenie, chociaż ja całe dnie zawsze spędzałam na podwórku i wszystko było w porządku, ale teraz wydaje mi się, że to jest takie dla nas trochę nienaturalne. Nie ma tych dzieci na podwórkach. Nie ma tych interakcji między nimi, każde dziecko sobie, rodzice siedzą, pilnują tych dzieci, są z nimi na tych podwórkach, ta zabawa już nie jest taka swobodna, jak była kiedyś, kiedy można było chodzić po drzewach, po trzepakach, no wiadomo, jak rodzice nie widzieli, to można było sobie na dużo więcej pozwolić. Jakie mieliście swoje ulubione zabawy, słuchajcie, podwórkowe w dzieciństwie, bo wiadomo, klasy, potem granie w gumę, jakieś zbijaki na trzepaku, budowanie jakichś tuneli, budowanie bazy. Słuchajcie, czy wy w dzieciństwie budowaliście swoje bazy? Klaudia pisze, że miała grę planszową taką, że na wrzutni trzeba było wrzucić stożek i trafić w tarczę. Dobra, Klaudia, jak znajdziesz, to mi wyślij zdjęcie. Powiedzcie mi, czy wy na podwórku budowaliście bazy? Ja jestem ciekawa, bo ja nie, to jest też chyba taka jakaś, takie budowanie bazy, to jest jakieś takie, taka zabawa podwórkowa z naszego dzieciństwa. Ja pamiętam, że z moim bratem, jak byliśmy na wsi u dziadków, to takie bazy budowaliśmy z liści, patyków. Olga pisze, że z klocków Lego można zrobić to, co zasugerowane na pudełku, ale można też puścić wodze wyobraźni, budować po swojemu. Tak, no właśnie, Olga też wiecznie siedziała na podwórku, dużo się bawiła, gry, wspólne robienie tajemnic, takie suszone kwiatki pod szkiełkami, wow, łażenie na szkolne podwórko. Tak, w ogóle to przy szkole był kiedyś ogródek warzywny, z którego korzystały panie kucharki ze stołówki, ale w ogóle czad, kto by pomyślał teraz? Myślę, że sanepid by je niestety zamknął. takie czasy. Klaudia pisze, że budowała bazy. Myślę, że na każdym podwórku była, wiecie, taka grupa trzymająca władzę, budowało się bazy, do tych baz się wchodziło, bawiło się wyganianego. W ogóle te zabawy, mam wrażenie, z naszego dzieciństwa na podwórku przypominały trochę takie granie w gry strategiczne, bo nie, to chyba, ja pamiętam przynajmniej tak, że bawiliśmy się w coś na podwórku przez cały dzień, to była cała fabuła. Nie wiem, jak rozchodziliśmy się o tej 18 do domu, to wiedzieliśmy, w którym momencie była stop zabawa i wracaliśmy i następnego dnia kontynuowaliśmy tą zabawę od momentu, w którym się w ogóle skończyła, co jest aż takie z perspektywy czasu nie do pomyślenia. I słuchajcie, i nikt nie oszukiwał wtedy. Jak ktoś zginął poprzedniego dnia, wiecie, w strzelaninie, w trakcie zabawy policjantów i złodziei, to wszyscy dobrze o tym wiedzieli. On nie próbował rano się bawić, bo on już wtedy nie żył. Albo jeżeli został wsadzony do więzienia, to jak zaczynaliśmy zabawę na drugi dzień rano, to on posłusznie do tego więzienia wracał. Tam nie było w ogóle możliwości oszustwa w takich zabawach. Klaudia pisze, że ze starej kanapy była baza. No właśnie, co kto miał. Ja pamiętam, że też mama czasami nam koce tak na kanapę zakładała, żebyśmy się mogli gdzieś tam turlać i chować. Dzieci to chyba lubią w ogóle w różnych kryjówkach sobie siedzieć i myśmy też lubili się chować w dzieciństwie. I właśnie, i w chowanego, żeśmy się na podwórkach bawili.
Co jeszcze z takich zabaw? Berka na podwórku się bawiliśmy. Później już wiecie, jak łatwiejszy był dostęp do telewizji, do tych wszystkich pomysłów. To na pewno się grało w dwa ognie na podwórku. Później, no zabawa w dom, to wiadomo standard. Później pewnie się staraliśmy odtwarzać na podwórku, bawić w jakieś bajki, które oglądaliśmy. Ja pamiętam w ogóle jeszcze, to też dosyć ciekawa historia, co tam siedzi w dziecięcych głowach, bo z kuzynostwem moim, zawsze jak oni do nas przyjeżdżali, nie wiem dlaczego bawiliśmy się w sąd. To była nasza ulubiona zabawa. Jedna osoba była sędzią, druga była skazana, trzeci był oskarżyciel. Nie mieliśmy, od razu powiem, takich historii u nas w rodzinie. No nie to, że odtwarzaliśmy scenki Zostanę w domu. Nie wiem dlaczego, ale bawiliśmy się w sąd. Olga pisze, że bawili się w Indian i czterech pancernych. I że wtedy w Oldze obudziło się pragnienie równouprawnienia, bo było więcej chłopców i musieli zepchnąć Olgę do nudnych ról, ale Olga musiała grać w szarika. Na przykład Olga nie zgodziła się z zabawie w Indian siedzieć w wigwami i gotować obiadu, tylko postanowiła, że będzie wojowniczką, zrobiła sobie łuk, chodziła z chłopakami na polowanie. I bardzo Olga dobrze. I ja takie zachowania pochwalam. Ale trochę tak było chyba, rzeczywiście. Coś w tym było, że nawet w tych zabawach podwórkowych, ale to jest... To generalnie widać schemat, często jak pewne rzeczy, które są na co dzień, które mamy w domu, zaczynają się przekładać na takie zabawy u dzieci. Do tej pory też zresztą tak jest, że właśnie jak się bawiliśmy na podwórku, to dziewczynki musiały siedzieć w domu. Jak się bawiliśmy, powiedzmy, w dom czy w cokolwiek, to chłopcy chodzili do pracy i oni na przykład byli tatą policjantem, byli tatą kierowcą. A dziewczynki były mamą, która gotowała obiad w domu. Trochę jak mama Muminka taka rola po prostu. I często też było tak, że przenosi się w tych zabawach wzorce wyniesione z domu. Z jednej strony to jest czasem dobrze, czasem niestety nie, ale właśnie kiedy obserwujemy dzieci, zwłaszcza te mniejsze, w takiej swobodnej zabawie, kiedy one jeszcze myślą, że my ich nie widzimy albo nie słyszymy, to naprawdę można sobie podejrzeć siebie oczami dziecka, bo nie wiem, kiedy nasza córka bawi się w dom, to ona na pewno będzie powielać zachowanie swojej mamy, czyli nasze, więc jeżeli gdzieś tam poobserwujemy, to może nam taka fajna karykatura nas samych z tej zabawy wyjść i z tego wszystkiego. Więc obserwujmy swoje dzieci, może nie chodźmy tam za nimi, wiecie, z lornetką i dyktafonem, żeby nagrywać i podsłuchiwać, ale naprawdę te wszystkie zabawy są taką mega, mega fajną, mega ciekawą kalką tego, co u nas w domu, co się dzieje. Zresztą, no właśnie, dzieci nas nie oszukają. Także, kurczę, fajne te wspomnienia z dzieciństwa, fajne te zabawki. Jeszcze raz wrócę do mojego kota. W ogóle stracił oczy. Ja w ogóle nie pamiętam, czy on te oczy miał kiedykolwiek. Ja myślę, że to jest w ogóle... ten kot chyba jest trochę starszy nawet niż ja. Tak przynajmniej tak mi się wydaje, że to będą gdzieś lata 80. Nie ma metki, a szkoda. Muszę, słuchajcie, w internecie spróbuję sobie poszukać czegoś więcej. Może ten kot ma jakąś fajną przeszłość. Kotteczek w sobie kryje. A może jest z ZSRR, Olga, tak jak twoja lalka. Tego nie wiadomo. A może z Peweksu. Chociaż wątpię, gdyby był z Peweksu, to ja bym na ten temat słyszała, wiecie, niejednokrotnie, takie z dumą: ten kot jest z Peweksu. Tego kota kupiliśmy w Peweksie. Ale tak jak mówię, nas w domu była czwórka. Znaczy w czasie mojego dzieciństwa trójka, bo brat jest 8 lat młodszy. Więc przy trójce dzieci trudno było każde z nich uszczęśliwić zabawką z Peweksu. A już na pewno każdemu kupić po jakimś drogim prezencie. Tak, Klaudia nie będzie. Klaudia twierdzi, że nie umiem gotować, ale ona się nie zna. Kochani, dobiega nas czas naszych ploteczek i wspomnień z dzieciństwa dobiega nieubłaganie końca. Ja wam z okazji Dnia Dziecka, wczorajszego Dnia Dziecka, życzę wszystkiego najlepszego i pamiętajcie, najważniejsze jest to, żeby cały czas gdzieś tam w nas, w środku, niezależnie od tego, ile mamy lat, żeby to swoje wewnętrzne dziecko pielęgnować.
Słuchajcie, raz na jakiś czas naprawdę poskaczcie sobie w gumę, poskaczcie sobie w klasy na chodniku, adoptujcie misia w sklepie z używaną odzieżą. Pielęgnujcie to dziecko. Jak to kiedyś ktoś znany powiedział, że chodzi o to, żeby umrzeć młodo jak najpóźniej. I myślę, że tak długo, jak gdzieś tam ten pierwiastek dziecka będzie w nas samych, tak długo będziemy młodzi, tak? Czy wiecie, ten pierwiastek dziecka też nie chodzi o to, żeby zdziecinnieć do reszty, bo wiadomo, co za dużo to niezdrowo, ale pielęgnujcie w sobie te wspomnienia z dzieciństwa, jeżeli macie takie... Właśnie, Olga zaprosiła swoje wewnętrzne dziecko na hamak. Super, super. Kochani, pielęgnujcie te zabawki, pielęgnujcie te wspomnienia, jeżeli macie możliwość. Ja już trochę żałuję, że nie ma większej ilości tych moich starych zabawek. Tym bardziej, że ja mam gen zbieractwa. Nie mylić z genem żebractwa i na pewno bym je gdzieś tutaj wszystkie miała poustawiane na półce, ale nie wiem, ja czasami mam wrażenie, że gdzieś tam w tym kocie, w środku plastikowym trochę tego mojego beztroskiego dzieciństwa się zamknęło i jest na pewno w nim, mimo że on już nie ma dawno oczu. Myślę, że gdzieś tam w środku tego kota jest mnóstwo moich fajnych wspomnień z domu rodzinnego i z domu mojej babci. No i ten kot trzyma jak tą kulkę i nie puści i tego też Wam życzę, tych fajnych wspomnień z dzieciństwa, żeby jak najwięcej było, żeby było co cały czas wspominać. Ja przypomnę tylko, że za chwileczkę domowa pracownia dla dzieci, w środę biblioteczka sąsiedzka, spotkanie z Olgą, w czwartek o 10:00 ławeczka sąsiedzka, a później kolarze. W piątek koncert specjalnie dla Firleja, zgubiłam znowu kartkę, a nie chcę nic pokręcić. Patryk Zakrocki, akustycznie i elektronicznie na altówce, oscylatorze i na gitarze dla nas zagra. Przypominam, www.firlej.wros.pl, można za 10 zł kupić taki bilecik, cegiełkę. W sobotę warsztaty fotograficzne i po nich zaraz znów domowa pracownia, a w poniedziałki o godzinie 11:00 warsztaty domowego designu. Dziękuję za to, że jesteście cały czas z nami, z kawiarnią sąsiedzką online, że przychodzicie na warsztaty i koncerty. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do zobaczenia.